Witajcie, kochani, jest niedziela, a więc gdzie moglibyśmy być, jak nie w Domu Bożym? Amen. Gdzie moglibyśmy spędzać czas, jak nie w obecności Bożej? Kochani, serdeczne pozdrowienia przesyłam ze zboru w Oświęcimiu. I to jest po raz pierwszy, kiedy jestem w Waszym zborze, kiedy macie już wszystko wyremontowane i ładne. I kiedy tak patrzyłem na ostatnio, jak tu byliśmy, chyba to było jeszcze, nie wiem, tu chyba jeszcze było coś zakryte i jeszcze chyba była folia na podłodze. To był ostatni raz, kiedy tu byłem. A dzisiaj, kiedy zobaczyłem, jak to już jest pięknie wykończone, to tym bardziej się cieszę, że jako zbór w Oświęcimiu też mogliśmy mieć udział, chociaż malutki. W tym, w tym dziele, które, które tutaj się działo. Cieszę się, że mogę dzisiaj być z Wami i cieszę się, że dzisiaj poniekąd będę zastępował Waszego Pastora. Poprosił mnie również o to, abym dzisiaj przeprowadził chrzest, a więc będę dzisiaj niejako w zastępstwie za Waszego Pastora. Kochani, przyjechałem do Was dzisiaj i przywiozłem wielkie wyzwanie. Wielkie wyzwanie, które y, chciałbym wam przedstawić. Dlaczego mówię, że to wyzwanie jest wielkie? Ano to dlatego, że żyjemy w czasach, kiedy... dziękuję bardzo, żyjemy w czasach, kiedy, to, co Boże, to, co jest prawdą, nie jest już tak bardzo popularne, nie jest już tak bardzo przyjmowane, nie jest już czymś, co akceptuje ten świat, a wręcz przeciwnie, jest to coś, co jest dzisiaj przez ten świat, na którym żyjemy, odrzucane. I dlatego wyzwanie dla Kościoła jest potężne. Jest wielki i dzisiaj, kochani, chciałbym być takim głosem wołającego na pustyni, jak mówi Słowo Boże, abyśmy zastanowili się nad tym tematem, abyśmy przyjrzeli się temu tematowi i abyśmy naprawdę pozwolili, aby to, co dzisiaj powiem, zajmowało nasze serca. Dlatego, że, tak jak powiedziałem, to wyzwanie jest bardzo duże w czasie, w którym żyjemy. Myślę, że nie muszę nikogo przekonywać. Że to, co powiem, będzie ważne zarówno dla młodych wierzących, którzy dzisiaj przyjmują chrzest, jak i dla każdego z nas, niezależnie czy jesteśmy w kościele lat 5, 10, 15 czy 20. Niezależnie od naszej dojrzałości w Chrystusie, to, co dzisiaj powiem, jest bardzo ważne dla każdego z nas. Kochani, myślę, że też nie muszę przekonywać nikogo z nas, że żyjemy w czasach ostatecznych. Prawda? Że żyjemy w czasach, które poprzedzają przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy ostatnio zastanawiałem się nad czasami ostatecznymi, Bóg tak bardzo mocno do mnie przemówił, i tym dzisiaj chciałbym się z Wami podzielić. To chciałbym kościołowi w Czechowicach, dziedzicach, ale też wszystkim, którzy będą nas słuchać, bo widzę, że kazanie jest nagrywane chciałbym przekazać: Kochani czasy ostateczne będą charakteryzowały się wieloma różnymi wydarzeniami. Pan Jezus nam przepowiedział, co będzie się działo, jakie będą znaki Jego przyjścia i możemy o tym bardzo dobrze czytać. i dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na jednej rzeczy z tych znaków, o których Pan Jezus mówił. My wiemy, że te znaki będą się działy w Kościele, my wiemy, że te znaki będą się działy w świecie, my wiemy, że te znaki będą się działy w Izraelu i wiemy, że te znaki będą się działy na niebie. A więc Pan Jezus wymienia różne obszary, gdzie będziemy obserwować znaki Jego przyjścia, ale zanim te wszystkie znaki będą miały miejsce, Pan Jezus wzywa swoich uczniów, aby byli szczególnie ostrożni. Dlatego, że pierwszym znakiem jego zbliżającego się przyjścia będzie coś, co nazywamy zwiedzeniem. Coś, co w Biblii jest opisane jako zwiedzenie, jako coś, co przyjdzie, aby sprowadzić tych, którzy są wybrani na niewłaściwą drogę. I, kochani, otwórzmy Ewangelię Mateusza, 24 rozdział. Chciałbym, abyśmy wspólnie przeczytali ten jeden wiersz. Oczywiście dzisiaj będziemy czytać wiele miejsc Słowa Bożego, ale ten jeden wiersz to jest taki przewodni wiersz dla tego, co chcę powiedzieć. 24 rozdział to jest rozdział, który opisuje znaki przyjścia Chrystusa. I w wierszu czwartym Pan Jezus do swoich uczniów. Zauważcie, do kogo Pan Jezus kieruje te słowa. Pan Jezus nie kieruje tych słów do Kościoła. Do świata, tylko kieruje je do kościoła, do swoich uczniów. A więc swoim uczniom mówi, na co mają zwracać uwagę i na co mają być nastawieni w swoim pojmowaniu tej rzeczywistości czasów końca. I w wierszu czwartym czytamy, że pan Jezus odpowiedział: Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Uważajcie, by was ktoś nie wprowadził w błąd. Gdyż wielu przyjdzie w moim imieniu, Chrystus to ja, powiedzą, i wielu zwiodą. Kochani, pierwszym znakiem czasów końca, czasów ostatecznych jest zwiedzenie. I bardzo ważne jest to, abyśmy to rozumieli. Zwiedzenie ma na celu wprowadzenie nas w niewłaściwy sposób pojmowania Boga i Jego Słowa. Zwiedzenie to jest odprowadzenie nas od prawdy, od tego, co mówi Słowo Boże i wprowadzenie nas na drogę, która ma cokolwiek związanego z Bogiem, ale nie jest do końca, do końca tą drogą, którą Bóg chce, abyśmy podążali. Kochani, chciałbym, abyśmy szybciutko przeskoczyli do listu do Hebrajczyków i chciałbym, abyśmy spojrzeli na werset, który bardzo dobrze znamy, który bardzo często jest wypisywany na, gdzieś na ścianach zborów. Gdybyście pojeździli po zborach w naszym kraju, to w wielu zborach byście ten werset znaleźli, a kiedyś on nawet był w ustroniu napisany, wiele, wiele lat temu. A mianowicie był to werset 13 rozdziału, ósmy wiersz, który mówi Jezus Chrystus, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Wiecie, bardzo często ten werset cytujemy, i wypisujemy go, i każdy z nas go zna na pamięć, i bardzo często cytujemy go w, w kontekście tego, że Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś ten sam i na wieki. To znaczy, że Jezus Chrystus może to, co mógł wczoraj, może uczynić dziś i tak samo mocny, tak samo potężny będzie na wieki. Bardzo często w tym, w tym kontekście wypisujemy ten werset, i ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam, że Jezus Chrystus jest pod względem swojej mocy wczoraj, dzisiaj i na wieki ten sam. Ale kiedy popatrzymy się na list do Hebrajczyków i przeczytamy ten fragment w kontekście, on nie mówi tutaj o mocy Jezusa Chrystusa. On nie mówi o tym, że Jezus Chrystus pod względem swojej mocy jest wczoraj i dziś i ten sam na wieki, ale ten werset przeczytany w kontekście tego 13 rozdziału mówi raczej, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i ten sam i na wieki pod względem tego co jest głoszone, pod względem tego co jest przekazywane. I zwróćcie uwagę kiedy czytamy ósmy i dziewiąty wiersz, wiecie, musimy być bardzo uważni, kiedy czytamy Biblię. Wersety wyrywane z kontekstu są niedobre. Musimy czytać cały kontekst, musimy patrzeć na to, co mówi nam cały rozdział. Musimy zwracać uwagę na to, co mówi albo co chciał nam powiedzieć autor tego listu. I kiedy czytamy wiersz ósmy i dziewiąty, zrozumiemy, co autor tego listu chciał nam powiedzieć. A mianowicie czytamy tak, Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym, obcym naukom. Dobrze jest wzmacniać serce łaską, a nie przepisami o pokarmach. Tym, którzy ich przestrzegali, nie przyniosły one żadnej korzyści. Zauważcie, gdybyśmy odwrócili kolejność i przeczytali najpierw wiersz dziewiąty, a później wiersz ósmy, to zrozumielibyśmy, co tak naprawdę ten fragment mówi. Pozwólcie, że tak to przeczytam tym w tej kolejności i zobaczymy jak to będzie brzmiało Nie pozwalajcie się zwodzić różnorodnym obcym naukom Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam i na wieki I kiedy przeczytamy to w takiej kolejności Zrozumiemy, że to odniesienie: Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś, ten sam i na wieki, odnosi się do nauki, która nam została przekazana. To znaczy, że to, co było głoszone wczoraj przez Jezusa Chrystusa, to samo musi być głoszone dzisiaj przez nas i to samo musi być głoszone aż na, aż na wieki. Kochani, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, abyśmy to rozumieli, dlatego, że żyjemy w czasach wielkiego wyzwania. Wielkiego wyzwania, gdzie słyszymy różnorodne rzeczy, a my, jako Kościół, musimy stanąć po stronie prawdy. Kiedy apostoł Paweł pisał swój list do Tymoteusza, pozwólcie, że otworzymy kilka fragmentów. W pierwszym swoim liście do Tymoteusza napisał takie bardzo ważne słowa. Chciałbym, żebyśmy je dzisiaj zapamiętali. W trzecim rozdziale, w piętnastym wierszu napisał tak. Może od czternastego dla kontekstu. Te rzeczy przekazuję Ci w nadziei, że wkrótce do Ciebie przyjdę. Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, który jest filarem i podporą prawdy. Kochani, Kościół żywego Boga jest filarem i podporą prawdy. Dlatego tak ważne jest, abyśmy jako Kościół stali zawsze po stronie prawdy. Po stronie prawdy, i nie dali się w żaden sposób zwodzić. Wiecie, dzisiaj Unia Europejska stara się odgrywać rolę Boga. Unia Europejska, która ustala przepisy, tak jakby świat i cała Europa należała do Unii. A jednak to są przepisy i ustawy które bardzo często nie zgadzają się w zupełności z tym, co jest Bożą prawdą. Zgoda? Kochani, jeśli Unia Europejska stworzyłaby ten świat i stworzyła ludzi na tym świecie, miałaby prawo do wyznaczania przepisów i praw, które uważa za prawdziwe i nieprawdziwe. Ale Unia Europejska nie jest tworzycielem tego świata. I Unia Europejska w swoich przepisach przeciwstawia się Bożej prawdzie. Ale kochani, Kościół Jezusa Chrystusa jest filarem i podporą prawdy, to ludzie, patrząc na kościół Jezusa Chrystusa, muszą zobaczyć, co tak naprawdę jest prawdą. Dlatego, że my jesteśmy filarem tej prawdy, tej prawdy, o której mówi Słowo Boże. Bracia i siostry, nie tylko my jako Kościół jesteśmy filarem prawdy, ale każdy z nas jako osoba indywidualna jest filarem Bożej prawdy. Każdy z nas musi stanąć po stronie Bożej prawdy. Każdy z nas musi umiłować prawdę i bronić tej prawdy za wszelką cenę. Kochani, to Bóg stworzył ten świat. Biblia mówi nam, że Pańska jest ziemia i to, co ją napełnia. To Bóg ma prawo wyznaczać prawa, a wszelkie ludzkie rządy od tysiącleci sprzeciwiały się Bożym prawom. To nie jest coś nowego. To jest zjawisko, które istnieje praktycznie od początku stworzenia. Bóg zawsze chciał, i to było Jego planem, aby ludzie doznawali błogosławieństwa w swoim życiu, aby doznawali życia, aby doznawali tego, co najlepsze Bóg może im dać. Ale to jest ściśle związane z Bożą Prawdą. To jest ściśle związane z pójściem za Bożą Prawdą. To jest ściśle związane z tym, że my, kochani, będziemy tej prawdy Bożej bronić. Wiecie, często wydaje mi się, że jesteśmy jako ewangeliczne kościoły bardzo przestraszeni, aby otwarcie mówić o prawdzie aby otwarcie mówić o tym co Bóg mówi, aby otwarcie stawać po stronie prawdy, aby otwarcie wyrażać swoje opinie, czym prawda jest, a czym nie jest. Dzisiaj zniewoliło nas słowo tolerancja. Chcemy wszystkich tolerować, ale bracia i siostry, nie da się tolerować wszystkich w sensie e, przekonań e, etycznych, jeśli nie staniemy, jeśli staniemy po stronie prawdy, nie możemy wszystkiego tolerować, nie możemy być w stu procentach tolerancyjni. Oczywiście my nie nastajemy na życie nikogo, żadnego człowieka, my nie jesteśmy przeciwko nikomu, ale my jesteśmy za. Bożą prawdą. Nie jesteśmy przeciwko żadnemu człowiekowi, nie powinniśmy być. Biblia nas raczej uczy do, do tego, abyśmy wszystkich ludzi miłowali i powinniśmy miłować wszystkich ludzi, ale ta miłość e, to nie znaczy, że będziemy milczeć na temat prawdy, na temat tego, e, czym jest Boża prawda i e, jak powinniśmy tą Bożą prawdę do swojego życia stosować. Kochani, a więc Kościół, a więc ty i ja, każdy z nas osobna jest, jest tym filarem i tą podporą prawdy. Razem musimy stać jako filar, ale i każdy z nas w tym miejscu, w którym się znajduje, musi wyrażać swoje opinie. Kochani, powinniśmy głosić Bożą prawdę. Za tą prawdę na przykład Jan Chrzciciel został ścięty. Dlaczego on został ścięty? Dlatego, że on mówił prawdę. On mówił prawdę, on mówił królowi: nie wolno, ci, nie wolno ci mieć żony twojego brata. On mu mówił prawdę. I kochani, my jako Kościół, my jako dzieci Boże jesteśmy powołani do tego, aby bronić tej prawdy. Nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić jakąkolwiek cenę. Nie wiemy, wiecie, my często mówimy: Nie ma w Polsce prześladowania. Ale spróbujmy stanąć za prawdą i zobaczymy, czy prześladowania nie będzie. Prześladowania nie ma wtedy, gdy, bracia i siostry, jesteśmy zbyt tolerancyjni. Ja jestem dzisiaj tutaj po to, żeby być głosem. Głosem. Do każdego z nas, do, sie, do siebie i do Was, abyśmy stanęli za prawdą. E, kochani, kiedy stajemy, stajemy za, mm, kiedy stajemy na tym miejscu i zwiastujemy słowo Boże jako pastorzy, jako liderzy, jako ktokolwiek, kto jest zwiastunem Słowa Bożego, Biblia e, mówi nam bardzo wyraźnie w drugim rozdziale. Drugiego listu do Tymoteusza apostoł Paweł nakłaniał go w 15. wierszu tego drugiego rozdziału drugiego listu do Tymoteusza apostoł Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa Mówi postaraj się stanąć przed Bogiem jako człowiek wypróbowany bądź pracownikiem za którego nie trzeba się wstydzić który prawidłowo Wykłada słowo prawdy. Kochani, jesteśmy zobowiązani do tego, aby prawidłowo wykładać słowo prawdy. Aby prawidłowo je zwiastować, aby Kościół nie był w żaden sposób zmylony niczym. Słowo prawdy musi brzmieć w Kościele, dlatego że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Przez całe wieki musimy mówić o tym, co jest prawdą z Bożej perspektywy. Jeżeli wierzymy w to, że Bóg jest jedynym autorytetem moralnym, to musimy stanąć po stronie tej prawdy. To musimy umiłować tą prawdę i bronić tej prawdy za wszelką cenę. Dlatego, że Czasy ostateczne, w które już ja wierzę osobiście, poniekąd wkroczyliśmy, a więc te czasy przed bezpośrednim przyjściem Chrystusa, będą się wzorowały tym, że będzie dużo zwiedzenia, że ludzie nie będą wiedzieć. Zwiedzenie też wiąże się z tym, że z różnymi rzeczami. Dzisiaj, dzisiaj nie mam czasu, żeby mówić o samym zwiedzeniu na ile obszarów może ono być podzielone, ale zwiedzenie może objawiać się w różnych aspektach. Ale jedno ze zwiedzeń, które widzę, które obserwuję przez ostatnie wiele lat, które się wkrada do kościołów i bardzo często my je przyjmujemy, dlatego że to jest taka nauka, o której Biblia mówi, że łechce nasze ucho, że chętnie jej słuchamy, że chętnie ją przyjmujemy. To jest... To jest, wiecie, ta nauka, która wyrzuca Boga e, jako tego, który jest najważniejszy, a w to miejsce przynosi człowieka, który e, staje się centrum. To jest tak zwany humanizm. Nauka, która mówi, że Bóg jest po to, żeby dla ciebie czynić to, co najlepsze. Nauka, która mówi, że to Bóg jest tutaj dla ciebie, abyś ty czuł się dobrze. Ale prawda jest inna. My jesteśmy tu ze względu na Niego. My jesteśmy tutaj dlatego, że Bóg nas powołał, aby być tutaj ze względu na Niego. Ostatnio słyszałem wypowiedź jednej osoby w Stanach Zjednoczonych, która powiedziała takie zdanie nie chcę operować nazwiskami, bo to nie o to chodzi. Powiedziała takie zdanie w trakcie nabożeństwa przed uwielbieniem. Stanęła ta osoba i powiedziała: W bardzo dużym kościele w Ameryce, my nie jesteśmy tu po to, żeby wielbić Boga. Te pieśni tak naprawdę są po to, żebyśmy się czuli szczęśliwi. Czyli przychodzimy do kościoła, żeby zająć miejsce Boga, żebym ja był szczęśliwy. Żebym ja był spełniony. Wiecie, ostatnio pewien człowiek przyszedł do pastora i mówi: Pastorze, mi się nie podoba to uwielbienie, które macie w zbożu. A pastor mówi: To dobrze, bo ono nie było dla ciebie. Rozumiemy? Rozumiemy, co się dzieje? Zwiedzenie przychodzi, a my. Jako Kościół musimy stać po stronie prawdy. Kochani, to zwiedzenie przychodzi bardzo, bardzo subtelnie niedostrzegalnie wręcz. Często nawet nie widzimy, co się dzieje. Dzisiaj mamy tak wiele kazań w internecie, możemy słuchać kaznodziei z całego świata. Jeśli rozumiemy kilka języków, to naprawdę gama jest tak szeroka, że możemy słuchać po prostu ludzi z całego świata. Ale nie zawsze to co ludzie z całego świata mówią jest prawdą. Nie zawsze nawet to jest prawdą, co mówią kaznodzieje dużych kościołów. Bracia i siostry, my musimy uważać. Musimy uważać, dlatego jaka jest jaka jest jakie jest bezpieczeństwo przed ustrzeżeniem nas, przed zwiedzeniem. To jest Słowo Prawdy. To jest Słowo Bożej Prawdy. Wiecie, i ja jestem przeciwnikiem wyrywania słów z kontekstu. Jestem przeciwnikiem cytowania wersetów dla własnego zysku. Bardzo często cytujemy wersety i próbujemy przez te wersety. Odnieść jakąś korzyść. Wiecie, a to nie jest werset, to nie jest słowo Rema na dany czas. Często słyszałem, jak ludzie mówią, powtarzają za Jozułem takie, wiecie, słowo, które Bóg wypowiedział do Jozułego, gdzie jest napisane: Każde miejsce, na której twoja stopa stanie, dam ci. I teraz słyszałem wiele ludzi. Którzy mówili, teraz ja stoję tutaj w tym miejscu i biorę to miejsce w posiadanie. Wiecie, wyznawali rzeczy, do których Bóg ich nie upoważnił. Nie można po prostu brać czegoś, co było powiedziane do kogoś innego i uznawać to za swoje, chyba że. Chyba że. Takie jest działanie Ducha Świętego w danym momencie, i Duch Święty wyraźnie kieruje słowo Rema do Twojego serca, a więc ożywia to słowo dla Ciebie i to słowo staje się jakby Twoje. Nie można wyrywać słów z kontekstu. I bardzo często ludzie są zawiedzeni Kościołem, ludzie są zawiedzeni Bogiem, wiecie dlaczego? Dlatego, że przez lata wyrywali słowa z kontekstu. Ogłaszali rzeczy nad swoim życiem, które nigdy nie były do nich skierowane. Bracia i siostry, jest czas, abyśmy zaczęli patrzeć na całe Boże Słowo. Wiecie, że nawet diabeł może je cytować, prawda? Znamy to miejsce, znamy ten fragment, gdzie diabeł przychodzi do Pana Jezusa i mówi: Jest napisane, że aniołowie Cię będą strzegli, dlatego z. Skocz. Ale Pan Jezus mówi, jest również napisane. Nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Bracie i siostry, my nie tylko musimy wiedzieć, co jest napisane, ale musimy wiedzieć również, co jeszcze jest napisane. Dlatego tak ważne jest, aby słowo prawdy, Słowo Boga żywego mieszkało w naszych sercach, dlatego że to jest jedyne, jedyne bezpieczeństwo przed zwiedzeniem. I nie wyrywajmy, przenigdy nie wyrywajmy wersetów z kontekstu, ale starajmy się, czytając Biblię, zrozumieć, co Duch Święty chce przekazywać nam przez ten fragment, co Duch Święty chce nas uczyć przez ten fragment. I kiedy tak postąpimy, będziemy, e, będziemy bezpieczni i tak jak Pan Jezus będziemy bezpiecznie kroczyć. Gdyby pan Jezus wyrwał ten werset z kontekstu, bo ten werset był wyrwany przez diabła z kontekstu, wiecie o tym, z psalmu. Ten psalm nie był cały czytany, tylko był wyrwany z kontekstu. I nawet ten werset nie był cały cytowany, tylko, tylko jego część. Gdyby pan Jezus, słysząc ten werset, oparł się na nim, jak myślicie, jak to by się skończyło? Ja myślę, że niezbyt dobrze. Ale Pan Jezus znał słowo Boże. I wiedział, co jest napisane. Rozumiał, co jest napisane. I rozumiał całe Boże objawienie. Dlatego to jest tak bardzo ważne, abyśmy rozumieli całe Boże objawienie. Dlatego, że Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś. Ten sam i na wieki. Pod tym względem, dlatego apostoł Paweł mówi: Nie ma innej Ewangelii. A jeśli nawet ktoś by Wam zwiastował inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nie ma innej Ewangelii. Wiecie dlaczego? Dlatego, że Jezus jest tylko jeden. I On jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. Ale Paweł bardzo często mówił o tym, że. Na przykład pisząc list do Koryntian, że jeśli ktoś przychodzi i zwiastuje wam innego Jezusa, to go z radością przyjmujecie. Bracia i siostry, jest czas, abyśmy jako Kościół zaczęli otwierać oczy. Abyśmy jako Kościół zaczęli otwierać oczy i zaczęli szukać i przyjmować tylko to, co naprawdę jest Bożym prawdą dla naszego życia. Dlatego, że czas zwiedzenia się rozpoczął. I nie myślcie, że diabeł odpuści. Diabeł za wszelką cenę chce zwieść, jeśli to możliwe, nawet i tych, którzy są wybrani. Diabeł był zawsze zwodzicielem, zawsze tym, który próbował manipulować tym, co Bóg czynił, przeszkadzać w tym dziele Bożym już od początku ludzkości, aż do dzisiaj to się nie zmieniło. Kochani, czasy ostateczne będą się charakteryzować tym, Czytamy to w, też w drugim liście tymoteusza, w czwartym rozdziale. Apostoł Paweł mówi do Tymoteusza bardzo ważną rzecz. Mówi: zobowiązuje cię zatem wobec Boga oraz Jezusa Chrystusa. A przyjmij to dzisiaj jako słowo dla siebie. Paweł mówił to do Temoteusza, ale ty weź to dzisiaj jako słowo do siebie. Twoje osobiste słowo. Zobowiązuje cię zatem wobec Boga oraz Jezusa Chrystusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego Królestwo. Głoś słowo. Bądź gotowy w porę i w niewporę aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością, umiejętnie. Gdyż przyjdzie czas, wiersz trzeci, że przestaną tolerować zdrową naukę. A skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzą. Czyniąc to, odwrócą się od. Słuchania prawdy. A więc apostoł Paweł mówi: Przyjdzie czas, i ja myślę, kochani, że on już przyszedł. Przyszedł czas, w którym diabeł robi wszystko, aby zwodzić kościół. Kochani, Dzisiaj chciałbym nas wszystkich zachęcić do tego, abyśmy podjęli walkę o Bożą Prawdę. Abyśmy nie zadawalali się tylko tym, że coś tam z Biblii wiemy. A tak w ogóle, kto z Was przeczytał całą Biblię, od deski do deski? Podnieście ręce, nie bójcie się. A kto z was przeczytał od deski do deski jakąś inną książkę? O trochę więcej osób. A kto z was wierzy, że Biblia jest najważniejszą książką, jaką, księgą, jaką powinniśmy przeczytać? Wszyscy. Reszty nie będę już dopowiadał. Myślę, że złapaliśmy... To, co chciałem powiedzieć. Kochani, nie zadawalajmy się tylko tym, że coś wiemy. Ale jeśli Biblia jest najważniejszą księgą, jeśli tak uważamy w naszym życiu, to powinniśmy wiedzieć, co tam jest napisane. Powinniśmy ją znać. Powinniśmy znać prawdę. I kiedy przyjdzie chwila, kiedy będziemy musieli stanąć za tą prawdą, to. Tak uczyńmy. Chcę nas dzisiaj zachęcić, kochani, abyśmy. Ja wiem, że są czasy inne niż były 30 lat temu, kiedy ja się nawracałem. Wiem, że czasy się zmieniły. Wiem, że jest trochę inaczej. Ale jedna rzecz się nie zmieniła. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś i na wieki ten sam. I to jest bardzo ważne przesłanie, które pozwoli nam, tak jak Pan Jezus stawał po stronie prawdy, tak i my, abyśmy zawsze po tej stronie prawdy stawali. Kochani, nie wiem, czy ktoś z nas byłby zdolny do tego, do czego Pan Jezus był zdolny wejść do świątyni, skręcić bicz i przepędzić tych. Którzy w niej handlowali, a więc którzy robili coś, co było niezgodne z przeznaczeniem tego miejsca na tamten czas. Ale wiecie, jeśli umiłujemy prawdę, ja nie zachęcam żeby nikogo, żeby ktoś kogoś bił i, i, i nie zrozumcie mnie źle. Ale jeśli umiłujemy prawdę, to ta żarliwość o Dom Boży. Tak jak to jest napisane w przypadku Pana Jezusa, ta żarliwość o, o, o to Boże Królestwo będzie w nas się paliła. I wszystko, co będzie sprzeczne z tą prawdą Bożą, będzie w nas powodowało święty gniew. Powiem Wam, że święty gniew jest dopuszczalny. Święty gniew jest dopuszczalny. Jeśli patrzymy na zło i nie dotyka nas święty gniew, to znaczy, że jeszcze coś w naszym życiu Bóg musi uczynić. Jeśli patrzymy na to, co niewłaściwe. Jeśli patrzymy na to, gdzie wykrzywia się Bożą prawdę i nie dotyka nas święty gniew, tak jak Jezusa dotknął w świątyni, ten święty gniew, to znaczy, że jeszcze Bóg coś w naszym życiu musi zrobić, że jeszcze coś musi się w naszym życiu dokonać. Kochani Boża prawda, jest najważniejsza. I kiedy Pan Jezus już odchodził z tego świata, modląc się, znamy wszyscy ten fragment z Ewangelii Jana, z 17 rozdziału, gdzie Pan Jezus prosi Ojca, aby poświęcił tych wszystkich, którzy zostają, aby ich poświęcił w prawdzie. I mówi: twoje słowo jest prawdą. Kochani, chciałbym może, żebyśmy przeczytali ten fragment dla całego kontekstu. 17 rozdział wiersz 14 mówi tak: ja im powierzyłem Twoje słowo. Kochani, zobaczcie, co zostało nam powierzone, Boże słowo. I tu nie chodzi tylko o apostołów, ale tu chodzi o cały Kościół na przestrzeni wieków. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich nienawidził. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy słowo Boże, kiedy Boża prawda. Jest naprawdę w nas, co świat będzie czynił. Nie będzie nam klaskał. Świat ich znienawidził. Gdyż podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale żebyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich. Do życia w prawdzie. Twoje Słowo jest prawdą. Inaczej Pan Jezus mówi: Poświęć ich do życia w Twoim Słowie. Bracia i siostry, ten świat będzie się kolosalnie różnił od Bożego Słowa zawsze. Nie oczekujmy, że ten świat będzie się kierował Bożym Słowem. Nie będzie. Jedyne miejsce, gdzie Boże Słowo może być wywyższone i gdzie może być postawione na tym poziomie, na którym powinno być, to jest Kościół Boga Żywego, który jest filarem. I podporą prawdy. I ten świat potrzebuje tego głosu. Potrzebuje głosu Kościoła. Potrzebuje Twojego i mojego głosu, abyśmy kierowali ludzi na to, co jest Bożą prawdą. I dzisiaj śpiewaliśmy pieśń, która mówiła, że to jest prawda jedyna. Słowa Jezusa z Nazaretu że Bóg swojego Syna posłał, aby nas zbawił. To jest naprawdę jedyna prawda, która może nas doprowadzić do zbawienia.